Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym chciała się odnieść do kilku kwestii. Pierwsza kwestia osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, bo tutaj szczególnie pan poseł Wróblewski podkreślał znaczenie równości i wspierania tych osób, ich opiekunów. Po pierwsze kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotycząca świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i właśnie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od tego, w jakim wieku ta niepełnosprawność powstała. Czy pan poseł w trakcie swoich działań kadencji politycznych może jakiekolwiek działanie w kierunku realizacji tego wyroku Trybunału, inicjatywę ustawodawczą podjął? Podobnie kwestia z ratyfikowaniem konwencji, a konkretnie protokołu fakultatywnego do konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Czy jakieś działania w celu ratyfikacji tego protokołu fakultatywnego pan poseł podejmował? Czy podjął pan jakiekolwiek działania, żeby przyspieszyć i wpisać na bardziej priorytetową listę osoby z niepełnosprawnościami i opiekunów osób niepełnosprawnych, ale także opiekunów osób niesamodzielnych, jako tę grupę mocno narażoną, która potrzebuje takich szybszych szczepień. Szczepienia. Szczepienia osób z niepełnosprawnościami, o co apelują organizacje, ale także ich opiekunów oraz opiekunów osób niesamodzielnych. Kwestia mniejszości. Tutaj mam pytanie do wszystkich panów. Po pierwsze, jak zapatrują się państwo na uznanie mniejszości śląskiej i uznanie języka regionalnego śląskiego za język regionalny oraz mniejszości wilamowskiej, uznanie również tego języka. Po drugie, czy uważają panowie, że wszyscy w Polsce jesteśmy równi, zależnie także od orientacji seksualnej? Czy wystarczające, czy prawo, które w Polsce obowiązuje, daje nam wszystkim, niezależnie od orientacji seksualnej, takie same prawa? I tu mówię w kontekście braku związków partnerskich, równości małżeńskiej, walki z mową nienawiści, ale także tego, że wciąż leczy się tak zwana leczy się homoseksualność. I jak się państwo zapatrują na wypowiedzi także czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, Krystyny Pawłowicz, prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczące ideologii LGBT. I kolejna kwestia, wolności. Czy według panów opinii możliwe jest rozporządzeniem ograniczenie możliwości zgromadzeń, prawa do prowadzenia działalności gospodarczej i wielu innych wolności, które są wpisane do konstytucji, ponieważ tak się właśnie teraz dzieje. Chciałabym także zapytać, jak państwo sobie wyobrażają funkcjonowanie biura. Teraz u rzecznika w biurze pracuje wiele znakomitych ekspertów, osób doświadczonych. Czy jeśli panowie są wybrani na stanowisko rzecznika praw obywatelskich, to rzeczywiście zmienią funkcjonowanie tego biura? Kogo planujecie może zatrudnić? Czy są jakieś propozycje działań w tym zakresie? Dziękuję.